tej strony Elian, witam Was w kolejnym odcinku naszego Biedaka Challenge. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, nasza Kaja się tutaj przebrała. Ja jestem troszeczkę chora, więc Was najmocniej przepraszam. Nastąpiły pewne zmiany, o których za chwilkę Wam powiem. Kaja tutaj pójdzie sobie zmienić nazwisko, pójdzie sobie zrobić kurs z charyzmy, umiejętności społecznych, a także z logiki, bo jej to się bardzo przyda. Jak Kaja tam sobie idzie to ogarnąć, to my w tym momencie opowiemy sobie, co tu się zmieniło. Mam nadzieję, że starczy jej wulkasy, a ja przycięło mi grę, spoko. Zmieniło się to, że nagle wybuchł nam prysznic w nocy, kiedy ją ogarniałam, więc ja ten prysznic po prostu wymieniłam. Tu nam się znalazła łazienka, na szczęście już nam się łazienka wróciła do normy, więc troszeczkę przemeblowałam tą łazienkę. Zobaczymy, czy ona da radę sobie to ogarnąć. Podaj imię, kto ja chcę, Kaja. Niech będzie miała Kaja, ale nazwisko będzie miała, słuchajcie, zagraniczne. Bo tak jest prościej po prostu. Niech będzie miała Steward. Po prostu, będzie Steward i tyle. I od co? Dobra, na szczęście zmiana imienia nazwiska nie była płatna, więc to jest super. W tym momencie Kaja się uczy, a my sobie ją tutaj przybliżymy troszeczkę. Plan na dziś jest taki, że oczywiście będzie się uczyła, bo to jest sobota. Zamiast balować będzie się uczyła, no mówić trudno. Troszkę się spłuka i tu ją właśnie też pokochała, nie wiem kto ją tu pokochał, nie mam pojęcia co to jest. Troszkę się pouczy. I wyobraźcie sobie, że po prostu tutaj... Czekajcie. Dobra, na pośmiertność. Tutaj sobie zrobiliśmy jakby tutaj tą łazienkę w inny sposób. Teraz jeszcze zanim może będzie się uczyć, bo w sumie pada śnieg i jest fajnie i przyjemnie. I są ostatnie tam 2 dni zimy. To może, czy jej będzie potrzebne malowanie? Chyba malowanie nie jest jej potrzebne. Odwiedzimy sobie tutaj ten festiwal, bo w sumie czemu nie? A ona jedzie z logiką, dobra. Ona jedzie z logiką, bo musi przecież tą logikę tutaj w naukowym. Także szybciutko sobie tą logikę ogarniemy i odwiedzi nam tutaj pięknie, ładnie nasz właśnie festiwal zimy. Zostało nam 4 stówy, więc bardzo, bardzo mało, więc znowu będzie musiała koksać szybko wszystko, żeby ogarnąć. I niestety, ale już jest 16, a o 16 już robi ciemno, więc cały dzień nauki. Słuchajcie, calutki dzień nauki. No nie odpoczęła sobie dziewczynka za bardzo, ale spoko, już jest niedziela, więc sobie odpocznie. Myślę, że teraz sobie też coś ogarniemy. Może pojeździmy na łyżwach po postawie, albo nie wiem, coś ogarniemy, słuchajcie. Może pojeździ na łyżwach. Idź na łyżwach i super będzie. Czekajcie. Dobra, postawię się cieszyć, super fajnie. Coś porobimy w sensie takim, wiecie, trochę zimowego, bo w sumie nie skorzystaliśmy z tej zimy za bardzo. O, siema. No już ładnie, ale ty... Kim ty jesteś? Tylko ty jesteś. Ale ja mam chłopaka, ale w sumie nieważne. A, jakiś tam cyk, coś tam, dobra. Ja sobie pojedzie tych łyżwach, bo w sumie nawet nie wiem, jak ona z tymi łyżwami jest. O, całkiem nieźle widzę. Jej tu idzie. No dobra. Całkiem nieźle jej tu idzie, więc się cieszę. Ten strój muszę też trochę zmienić, te rękawiczki, bo zapomniałam tych rękawiczek usunąć. No i cóż, dzisiaj taki dzień mocno naukowy, że tak powiem. Mocno naukowy. O, pięknie, ładnie, nauczyła się jeździć, super. O, ktoś tu będzie też jeździł, ten gościu, no dobrze. Jeździsz czy się patrzysz, ty, co ty robisz? Aha, dobra, jedzie, okej. Oj, czekajcie, telefon, więc ja zaraz do Was wrócę. Halo, halo. Okej, to ja już jestem. O Jezu, a ten gościu dobrze jeździ, zobaczcie, o, ten tutaj już szusuje nieźle, tutaj, no, dobra, fajnie. Spoko, widzę, dobrze mu idzie. Okej. Będziesz robił piruety? Co ty będziesz robił, chłopie? A, będą razem tańczyć? Nie. A może? A może, no dobrze. Niech się poznają, zawsze dodatkowy przyjaciel. Fajne mają te łyżwy, dużo fajniejsze niż wrotki. No i co teraz? Bo teraz zawiesili się oboje. No i co teraz? Nie wiem co teraz, ale chciałabym jeszcze spróbować nią, wiecie czego? Snowboardu. No, tu mamy jakiś fajny ogródek, taki ten wiadomo. Tu mamy ciepłą kawuśkę. O, jest i snowboard. Czy oni tam będą razem tańczyć, czy nie w końcu? Tańczą razem, dobrze, no spoko. Oczywiście zaraz się ktoś wypieprzy, nie? No bo tutaj zawsze się wtedy ktoś wypieprza. O.
O, przyjemnie. O, i leci na nią, no spoko. No spoko, ała. Tak, łapkami po lodzie nie fajnie. Łapkami po lodzie nie fajnie, no ale cóż. No dobra. No i co, zadzwonimy do naszego ukochanego, może go zaprosimy, czy coś, zobaczymy. Ile tam ci brakuje tych punkcików do końca? Dużo ci brakuje, co? Dobrze widzę? Czy nie, nie dużo? Nie, no trochę brakuje. To on sobie spróbuje snowboardu, a dlaczego nie w sumie? Snowboard. Zobaczymy, czy jak jej to pójdzie. Niech się trochę pobawi zimą, bo w sumie zimą już się nie bawi za bardzo, ale no fajnie, tutaj już jeździ szybko. Przyjemnie, przyjemnie. Tylko trochę po brzegach chce jeździć, hop. Dobra, też już schodzi, spoko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, słuchajcie. W sensie ja miałam już Sima, w którym grałam sobie snowboardem. Ale wiecie, jak to jest. Ale śniegu napadało, zobaczcie. Może kiedyś bałwana lepiej. A czemu? Czemu tędy? Miała nie jeździć już na łyżwach. O. Co byś nie wpadła, kobieto? Co byś nie wpadła? Aha. No. Wiedziałam, wiedziałam, tak się skończy chodzenie po lodzie. Wiedziałam. No. O, grzybki coś rosną. Dobra, biegnij do tego snowboardu. Może jeszcze jakieś bałwana sobie ulepimy na sam koniec i. A, chyba nie może za bardzo, widzę, bo tutaj ktoś szusuje. Ktoś tu sobie szusuje na snowboardzie. Tak, ktoś sobie. O Jezus Maria, babcia w kietce. No to, no to fajnie. Spoko. Dobra, no jedź. O, jakaś już papuszkę. Ten z laską też będzie jechał? Serio? Dobra. To czekajcie, jak on sobie to będzie chciał jechać, to ona w tym czasie ulepi bałwana. A co? Czekajcie, zrób anioła w śniegu i zlep bałwana. No, a jak dziadek będzie sobie radził na snowboardzie? Zobaczymy sobie. Zobaczmy. Aj, patrzcie, jak na deskę wskoczył. Skubany. Nieważne, że o lasce chodzi, nie? Ja cię nie mogę. Ja też bym to chciała w takim wieku, nie? W takim wieku też bym chciała takie ten robić, takie akrobacje. Ja cię nie mogę. Nieźle, nieźle. No, i już się zgarbił. No dobra. A kto to był właściwie? To był pewnie ćwir, tak? Nie, Atto. Nikt Atto. Dobra. Ktoś mi pisze, ale nie bardzo mogę teraz czytać, bo się w sumie nie wycieszyłam. A sobie ulepił łbanka. No i zaraz będzie w sumie. Już do 20 jest, także tutaj, no wiadomo. Ona chce zrobić zdjęcie na kartkę okolicznościową. Nie mam gdzie, moja droga panna, nie mam gdzie. Sorry, ale muszę. Niestety, przykro mi bardzo. Muszę się tutaj wydmuchać. Nie mam wyjścia. No, i pięknie bałwan zrobiony. I jest cudownie. I jest cudownie. Ale śniegu dużo. No tak, a teraz co dalej? Tak, tutaj trochę, tutaj, tak. Walnij z tej, walnij z tamtej, świetnie. Jaj. Mamy bałwana, co mogę z nim zrobić? Zniszcz, nie chcę zniszczyć. Ja bym chciała coś ogarnąć. Chciałabym coś ogarnąć, w sensie, wiecie, takim no. Żeby sobie to postało trochę, dobra. Jedź, snowboard. A, kolor świateł, spoko. Dobra, mamy bałwana, będzie i snowboard, będzie i super. Tylko ta babka znowu jedzie. No to poczekamy, już teraz to poczekamy. Oni szybko na szczęście przejeżdżają, więc jest spoko. O, już koniec. Nie, dziadek, dziadek, teraz ja. No. Teraz ja, dziadek, nie ma. Bo już późno bardzo ją chciała jechać. No jedź. Nie bój się, będzie dobrze. Zresztą sama bym się bała takiej rampy wysokiej. Cyk, cyk, cyk. Zobaczymy, czy możemy zrobić jej zdjęcie. Zróbmy jej zdjęcie, a co? Dlaczego nie? No, minkę ma taką w sumie, wiecie, taką w sumie tą minkę ma, nie taką jakąś bardzo złą. Taka w sumie, Taka w sumie, Zobaczmy sobie z tej strony. W sumie to będzie fajna zabawa. Taką ma minkę. W sumie będzie fajna zabawa. I tyle. I hyc. Jezu! Gdzie ona jest? Tu jest. Czekajcie, musimy tak wziąć to. Opsa.
Wow! No ładnie, ładnie! Słuchajcie, ładnie, ładnie! Oczywiście, że jest po raz pierwszy, nie? Wow! Wow! No ciekawe, ciekawe. Słuchajcie, czekajcie. Ja tu porobię trochę zdjęcia, bo ja lubię takie rzeczy na Simsach. Tylko ja bym chciała ten tryb stąd. A dobra, najwyżej zrobimy tak. Albo jeszcze zrobimy bardziej w ten sposób. O! I zdjęcie. Oczywiście co? Oczywiście juhu! Kaja nigdy nie zapomni pierwszego razu, gdy przemknęła po śniegu na snowboardzie. No, ja się wcale nie dziwię, słuchaj. Wcale się nie dziwię, bo naprawdę przyjemnie. Ale fajnie, lubię strasznie obserwować Simsów. Lubię bardzo Simy obserwować, uwielbiam wręcz. A mam minę skupioną. Wy to widzicie, jak ona ma minę skupioną? Dobra. Wii! Kurczę, ale fajnie, też bym tak pojeździła. I teraz ona będzie jeździła, dopóki ja jej nie. Ja jej nie. Wiecie o co chodzi, nie? Nie usunę tego, no ale po co w sumie mam to jej usuwać? Czekajcie, chciałabym to zrobić tak. O. W sumie niech ona sobie wróci później do domu. Wow, kobieto. Wow, kobieto, ale fajnie. Zobaczmy sobie, czy jakąś papuszkę, słuchaj, czy coś, cokolwiek, ale ja nie będę tego ptaszka brała do domu. Bo nie, po prostu, bo nie. Bo po co mnie ptaszek w domu, jak ona będzie na studia szła? Proszę bardzo, klikniemy sobie tak. Jeszcze sobie klikniemy, słuchajcie, w inny sposób. O, właśnie, bo to mi przeszkadza bardzo. No i myślę, że miniaturka spoko. Myślę, że miniaturka będzie wyjątkowo inna. Po prostu, bo tak jakoś w świecie. No dobra. Na snowboardzie to by wypadało się fajnie nauczyć się jeździć, no ale to już jest trochę za późno, ona nie ma na to czasu. Ale myślę, że jeżeli będziemy mieli synka, to synek będzie też na snowboardzie jeździł. Nawet można byłoby mu kiedyś ten snowboard kupić. O Jezu, ała, ała, dobra. Dobra, wróć do domu w tym momencie. Ała. Wróć sobie do domu. Tak. No ja wiem, dobra. Boli cię krzyż. Dobra. Nie krzycz na mnie. Też musiałam sobie pojeździć. Dobra. Jest 21:46, czyli już przed 22. Ja ją, słuchajcie, ogarnę i zaraz do was wrócę w niedzielę. W niedzielę będziemy robić zupełnie inne rzeczy, mam nadzieję. Chociaż nie wiem, może też czegoś się nauczymy. Okej. Okay. O kurczę. Okej, jesteśmy już z powrotem. Jest nowy dzionek. Właśnie nam gazeciarka przyniosła gazetę, którą już posprzątałam jedną z nich. I właśnie wczoraj mieliśmy jeszcze rachunki za zapłatę, więc musimy rachunki zapłacić. No i cóż mi się pyśle, ja myślę, że dzisiaj to ona się spotka ze swoim mężczyzną, może w jakiejś kawiarni, czy gdzieś w podobnym miejscu. Chociaż nie łudzę się, by mogli sobie razem pogadać gdzieś przy stoliku, pijąc kawę. Bo jeżeli nie mamy jakby możliwości operować dwoma simami, to nie ma no nie ma takiej możliwości, takiego scenariusza nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, weź pocztę, czyli nie ma rachunków, czyli ktoś tam wysłał list miłosny. No dobrze. Super sprawa, bo tutaj pamiętacie, że tu jakiś gościu się we mnie zakochał. No dobra. Okej. Matko, ile śniegu. Ile śniegu, masakra. Co my tu mamy? Co my tu mamy ciekawego? Jakaś paczuszka. Jakaś paczuszka. O! Kaja właśnie dostała list, którego adres nadawcą jest Frio. Jego ten. Słowa są słodkie, ale słowa nie całują. Ojoj! Przyjdź tu, a porozmawiamy o naszych uczuciach. Ach, kurde, znowu telefon. Spelu nagrywam. Spoko, jesteś trzeci telefonem, który właśnie do mnie dzwoni za chwilę. Dobra, dobra, no dobra, na razie. Nowa. Dobra, już jesteśmy. O, słodko, odpowiedział mi. No pięknie. Przyjdę, przyjdę, mój drogi, a na razie sobie ulepimy bałwana. Lep bałwana? Aha, klasyczny i jeszcze jakiś losowy. A niech będzie klasyczny. A to siu, nie ruszaj tam. Tosik, dobry, Tosik. Niech będzie klasyczny.
Bo tak bez bałwana przed domem tak kiepsko, nie? To taka nie zima, nie? O, pięknie. Kuleczka za kuleczką, chleb bałwana. Zaraz będziemy się umawiać z tym swoim. A może go po prostu zaprosimy? Co? Jak myślicie? No ale tu u nas nie bardzo jest co robić, nie? Dlatego właśnie wolałam się gdzieś umówić z nim po prostu. Byłoby to sensowniejsze, gdybym się z nim gdzieś umówiła, no. Jak się zastanowiła, co ma zrobić. Dobra, dobra. Dobra, dobra, okej. Okay. No dobra, słuchajcie. Tak, tutaj, tutaj, tutaj. No i mamy bałwana. Spróbujemy się umówić, zobaczymy, co ciekawego wyjdzie. Umów się. Wyślij słowo. Umów się. Gdzie mogę się umówić? Ja bym się umówiła jakieś kawiarence najchętniej, ale będzie ciężko. No basen to nie, na to nie zimą. Basen to nie. No szpital też nie jeszcze. Jeszcze nie będziesz urodzić, to jeszcze nie. Nie bardzo jest tu dzisiaj za bardzo umówić. Nie bardzo za bardzo, tak. Brawo ja. A jeszcze myszka mi ginie, bo jest biało i jest, wiadomo, ciężko. Park występów to też nie w zimę raczej. Nie. Straż pożarna też nie. Tu jakiś salon urody też nie. No kurka, bo nie mam żadnej kawiarni. Magazyn też nie, spa też nie, no tutaj jest basen, to też nie, no teatr nie, basen też nie, no nie ma gdzie, słuchajcie, nie ma gdzie się za bardzo umówić, nie ma żadnej takiej lokacji, no może w barze Głęboki Tłuszcz się umówimy po prostu, niech będzie, zobaczymy, co tam w tym barze dają i po prostu tam się umówimy, zobaczymy, czy będzie chciał się w ogóle umówić. Dzisiaj mamy słoneczny dzień i chyba zaraz będzie wiosna, już jest wiosna, zobaczcie. Pewnie brzmi nieźle. Okej, okay, spotkajmy się. Czy ona tam pójdzie sama, czy ja mam ją tam pojechać? Pojechać. Znaczy pojedzie sama. Dobra. Mamy wiosnę, słuchajcie. Mamy wiosnę. Jakby no, porę miłości, nie? Porę miłości, ale fajnie jest pod kusią wydobywa ten, taki wiecie, jak zimą, nie? Jest taki wiecie, no, pyłek. Będzie zima u nas w życiu i będzie źle, i będzie ciężko, i będzie brrr, i w ogóle ble. I w ogóle ble. Dobrze, czy jest mój? Jest mój chłopak. Jest mój. Ach, to jest ten bar, na który nie można wejść. No dobra, podejmij karierę, nie. Jedz tutaj. A ja bym chciała, jest tutaj z... Aha, jest sama. Jest tutaj z innymi. I z tobą chcę zjeść. Proszę bardzo. O Jezu, bałwan. O, bałwan się zdobił. A mój bałwan? Jak tam mój bałwan? Mój bałwan dopiero co powstał. To czekajcie, aż sobie kliknę. Bo mój bałwan dopiero powstał, więc powinien jeszcze stać normalnie. Czekajcie, to nie jest mój domek. Mój domek jest tu. Mój bałwan też się pochylił chyba trochę. Nie, stoi ładnie. Haha. Bo mój bałwan jest świeższy. Człowiek też się pochyla. No niestety, przykro mi bardzo. Bałwan, takie życie, że przychodzi lato, bo bardziej wiosna i od co, no. Okej, okay, co my tu robimy ciekawego? Gawędź ze mną. Pogawędźcie sobie razem, ślicznie, ładnie. Niedługo się rozstaniecie na dosyć długi czas, jak dla Simon, bo tu całe 2 tygodnie. Więc będziemy dopiero odczuli jakby 2 pory roku. Jakby 5 roku. Bo ona pójdzie na studia. W sumie nie wiem, czy studia trwają 2 tygodnie, czy 4 nawet. No, on się przebrał w to samo, co się przebrał. No dobra, super sprawa. Niech chodźmy zjedzą, trochę pogawędzą i będzie spoko. Jezu, ten bałwan się topi w oczach. Będzie spoko. Tu jakaś fajna kobitka jest. Co to jest? Może by się zaprzyjaźnić z nią. Ale jakaś blada. Co to jest? Kto to jest? Ja nie znam jej. Myślałam, że to jest ktoś, kto mieszka gdzieś tutaj, wiecie. W pobliżu. To w tym z czego ty się tak łachasz tam? No można by się zaprzyjaźnić. Okej, okay. Musiałam się wyciszyć. Piękna muzyczka, to rut. Piękna muzyczka, no i generalnie rzecz biorąc, fajnie. Trochę przyspieszymy ten czas. Potem może go zaprosimy do siebie, zobaczymy, co tam ciekawego wyjdzie. Bo ja bym też chciała, żeby ona się pouczyła czegoś jeszcze, tak? Żeby na te studia jednak miała możliwość pójść. A ona ma tak, charyzmy ma trochę więcej, no dobra. Gotowanie, spoko. Ta logika, majsterkowanie to jest jeszcze i jest jeszcze logika. Dobra, zapłaciła trochę kasy.
Logika też nie ma źle, no. Logiki też nie ma źle, ale no, mogłoby być lepiej. Gdzie jest mój mężczyzna? Coś tu podejdź. No dobra, wychodzi mężczyzna. Dobra, chwilę pogadamy z nim za chwilkę. Może sobie podniemy charyzmę. I będzie gites. Chwila. Tylko tak bym chciała, może nie przed wejściem, no ale dobra. Romantycznie, przyjaźnie, może bardziej. Piątka. Przyjaźniej, plotkuj. Pogawędka. Jej. Boże, bałwan. Dobra. Przyjaźnie. Nie chcę ochrony. Daj podarunek, graj, możesz pograć. A ten co? Aha, to jest jego... Aha, dlaczego on jest wilkołakiem? No, nie pytam. Dobrze, że go nie wybrałam. Bo akurat odpadł na niego. Ha, 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 nie chcę. Powiedz, nie chcę. Martw się pieniędzmi. No mogę się pomartwić się pieniędzmi, bo w sumie masz mało. Miałaś więcej. Ale masz mało, martw się pieniędzmi. Dobra, daj podarunek więcej. Klik, klik, klik. Dobra. Poznaj. Ty nie masz co robić, człowieku, tylko zdjęcia, serio? Wow, ta grała w papier, kamień, nożyce z tym i tym. Wow. Okej? Okay? Halo, kobieto. A to kto to jest? Kto to jest? Halo, kto to jest? Okej, okay, nie znam. Romantycznie, okaszczułość. A może ten, znaczy bardziej przyjaźnie to jest, ale nic. No Boże, kochany, mogę normalnie żyć? Zapytaj o dzień. Więcej, zaproszę do siebie, zaproponuj. O! Zaproponuj wprowadzenie się, no ale nie chcę tego zrobić, bo ja bym chciała, aby on mi tutaj pięknie, ładnie. Ej, a mogę wyłudzić dużą sumę pieniędzy od niego? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, spróbujemy, najpierw będziemy naprawiać to. Czekajcie. Co on tu mi powie? To jestem bardzo ciekawa. O, super, dostała poziom następny, super. Czy wiesz, że... Dobra. Aż się boję. No i co? Teraz nic nie dostała? No spoko, dobra, to może dajmy sobie romantycznie pocałuj. Masz, rób zdjęcia, no dawaj, no ciśnij te zdjęcia, ciśnij. Okej, okay, dobra, musimy się pożegnać. Nie wyłudziłam pieniążków żadnych. Czekajcie. Jakoś... Straszny sekret. Nie, nic nie ukrywa, nic się nie dzieje. Pożegnaj, bo się musimy trochę pouczyć. Dobra, ona wróci do domku. Nic nie dostała, żadnych pieniążków, a szkoda. No cóż, mówi się trudno i żyje się dalej. Co tu jest? Oby to była wspaniała miłość. No pewnie, że będzie wspaniała miłość. Oczywiście, że będzie wspaniała. Okej. Nie spędziliśmy ze sobą zbyt wiele czasu, ale co tam? Było dobrze, może następnym razem. No i super. Nie spędziliśmy, bo ona musi uczyć do studiów, słuchaj. Przykro mi bardzo, ale studia czekają. Okej, okay. Ponieważ nie mamy żadnych możliwości, żeby te sieci społeczne wkoksać. Musimy wkoksać je w ten sposób, że po prostu SMS-owanie. No, wyślij przyjaznego SMS-a. Oczywiście wyślemy jemu. Dobra, po czym będziesz robiła tak, myślę ten? Transmituj wideo. Przeglądaj sieć. O, zdobyła, czekajcie, to już też była może. SMS-owanie, transmituj wideo, aplikacja. O, super, aplikacja bloga, super, dobra. Będziesz robiła bloga, no bo innego wyjścia nie ma. O, śnieg stopniał i bałwanowi się kapelusz spadł. Ojej. Bałwan! O Boziu, to jest creepy. Co to jest? Co? Wow!
już są te! Zbieramy! Nawet mam u siebie! Wow, pięknie! U siebie mam kwiatuszki, cudnie. Kwiatuszki kwitną, więc trzeba by było już je tam pozbierać, nie? Na nich pozabierz troszeczkę. Także tutaj, no, przydałoby się. Dobra, starczy do tego wideo. Okej. Okay. Czyli potrzeba drugiej czy trzeciej umiejętności społecznej? Aha, pierwszej, porządnej pierwszej. Dobra, spoko. Wow, ale śnieg topnieje i ptaszki śpiewają, jest w ogóle pięknie, super. Słuchajcie, ona już ma... Aha, stwórz nowy blog. Tak, moje spojrzenie na temat ślub. Nie. Kaja Stewart. Po prostu może Kaja Stewart? Po prostu jako, wiecie, jest dużo blogerów, którzy mają po prostu takie, o, lody już przyjechały, super, zima poszła w zapomnienie. Jest dużo takich, jak ja bym tak chciała, żeby już była u nas wiosna, byłoby super. Którzy mają po prostu blogi odnośnie swojej nazwy, imienia, nazwiska po prostu, tak? Swojej nazwy, czy swojej po prostu... albo chcemy Kaja S. blog. I już, proszę bardzo. Tutaj jest motyw bloga, ale to muszę mieć poziom tego. Dobra, proszę bardzo. Stworzyliśmy. Pięknie, ładnie. I teraz co możemy zrobić? Wpisy. Tutaj mamy ostatnie wpisy, mamy oczywiście pusto. Nowy wpis. Wyzwanie, nowa miłość. Wyznanie, nowa miłość. Okej, okay, dobra. Wyślij na blog, proszę bardzo. Superowo. Co my tu mamy jeszcze? Kaja Stewart stworzyła bloga. O, super. Cieszę się bardzo. Opierając go na... W jednym pomyśle. Super, dobra. Okej. Okay. Kaja Stewart uznała, że jej ostatni wpis był w porządku. Okej, okay. No to super. Zbierze te kwiatuszki, bo kwiatuszki się przydadzą. I zobaczymy sobie, słuchajcie, ten test jeszcze. Jeżeli dostanie stypendium, to ja bym bardzo chciała... jeszcze raz. Blogowe... co? Wypalenie? No co ty, dopiero ten. Całe to blogowanie dało się we znaki i jednym... O, lekarstwo jest przerwa na... O, dlaczego odpoczynek? Dopiero zaczęłaś! Ojoj, Kaja jest... wypalona. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, zbierzmy te kwiatuszki, bo one są potrzebne. Fajnie, że się tutaj respią, to mi się bardzo podoba. Że niby co? Że niby księżyc pełni, czy coś tam? O Jezu, dobra. Wypełnimy sobie test. Wypełnimy test. Tak, podejmij test umiejętności, dlatego że ja potrzebuję tego testu. Jeżeli ona się dostanie stypendium, to zapisujemy na studia. Jest niedziela, jest poniedziałek. Awansu raczej nie dostanie. Mogłaby w sumie, ale wątpię. No przydałby jej się awans, nie powiem, że nie. To ewentualnie zapiszemy ją jutro jakby, nie? Już w następnym odcinku. Bo w tym odcinku i tak już dużo się działo. Bardzo dużo. Także wypełniamy teściak i zobaczymy, co będzie dalej. Chętnie pójdę od niej na studia, bo naprawdę ma dużo umiejętności różnych. Shop, wyjdź mi stąd. Nie do śmietnika, nie skręć w drugą stronę. Czy ty jesteś? Tu jesteś. Shop, zostaw mu śmietnik. Okej, okay, dobra, punkty. Gratulacje w wyniku na teście umiejętności, bla. Nie przyznano stypendium. No to jeszcze musi podkoksać coś, słuchajcie. 2400. Jeszcze brakuje, myślę, jej coś. Jeszcze jej czegoś brakuje. Może logiki podkoksa albo umiejętności społecznych. Tylko niech ona się schowa. Po prostu. Niech ona się schowa po prostu do domku, skoro jest ten. I słuchajcie, jeszcze raz podejmę ten test, zrobimy. I jeżeli będzie ok, to ten. Ale to ja już myślę, że sobie poza waszym widokiem. Bo jednak tutaj będziemy koksać te umiejętności społeczne, nic tu wielkiego się nie będzie działo. Sieci społeczne, aplikacja bloga, może po prostu poproszę linków o więcej darowizn. Na razie nie masz możliwości. Poprzątnę kilka razy sieć, poogarnia się i jeżeli będzie spoko ten test, to znaczy, że go podejmę. A tu mamy, co mamy? Kosmos wyjątkowa 600 i bardzo dobrze, bo nie mam pieniążków. I tu jest ten jeszcze jakiś kwiatuszek.
Stokrotka, a to stokrotka możemy dostać. Dobra. Także ja tu sobie ją ogarnę i widzimy się w następnym odcinku, w momencie, kiedy ona już będzie coś mniej więcej miała więcej do zrobienia i do zaprezentowania. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda i po pracy już wystartujemy ze studiami. Byłoby super, gdyby oni też przez SMS-owanie, telefonowanie ze swoim facetem nie stracili swoich relacji. Bardzo bym się cieszyła. No ale jak to będzie, to jeszcze się okaże. Aktualnie, słuchajcie, myślę, że na tym zakończymy odcinek i tak on trwał dłużej niż powinien. Więc cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku z naszych ukochanych Simsów. Już nie biedaka challenge, a Smith challenge. Nie Smith, tylko Stewart challenge. Myślałam o Smith. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!